Fabryka Zespołów, mobilna redakcja, LuxFest, piąta edycja, coraz bliżej do koncertu Za Wolność 456. No i teraz przewieziemy Kubę Płucisza. Cześć Kuba. Cześć. Kiedyś w zespole Ira nagrałeś taki utwór Mój Dom. No właśnie, i trochę się jednak przez te wszystkie lata zmieniły i gdzieś ten twój dom powędrował. Siedem, no przecież dzisiaj Europa jest tak wielka, że wtedy, kiedy pisałem utwór, wydawało się, że nie można mieszkać dalej niż tam 100 km od domu. No dzisiaj, wiesz jak jest, dłużej się jedzie, dzisiaj nie wiem, może do Szczecina gdzieś tam w Polsce, niż ludzie latają do Anglii, czy do Holandii, czy gdzieś tam drugi koniec Europy. Zmniejszyła się Europa. Dzisiaj mieszkając w Europie, to jesteśmy właściwie u siebie cały czas. No. Nie ma żadnych stresów i kompleksów. W takim razie teraz poczujmy się jak w takim talent show. Kubo, skąd do nas przyjechałeś? No, czepiasz się, no przyjechałem wczoraj z Holandii, no bo jedną nogą w Polsce, drugą w Holandii. Nie da się zapomnieć o tam 16-17 latach nagle. I no, większość czasu jednak spędzam w Polsce, no ale wiesz jak się muzyka rock'n'rollowa sprzedaje. Trzeba zabezpieczenie gdzieś mieć dalej tam, gdzie byłem przez ostatnie 16 lat. Jesteśmy, zobaczcie, przed areną na LuxFestie, bardzo rockowy festiwal. Daj mi powiedzieć, wiesz, kiedy byłem w 96 roku ostatnio. Dzisiaj z Licą tak mówię, Robert, kiedy ja tu ostatnio grałem? Chyba w 96, albo może w 5. No nie pamiętam, piękne imprezy były, pamiętam początki lat popularności zespołu Ira, kiedy tą halę wypełnialiśmy po brzegi, tam 92, 3, 4 rok. To były piękne czasy. Poznań był super. Każdy koncert mojego projektu jest trochę inny, bo jakby jest dwóch basistów, trzech basistów, który jest akurat wolny. Ciężko zebrać gwiazdy z różnych zespołów. Robimy to z wielką przyjemnością. Naprawdę jest to duża radocha. No Damian Ukedze wczoraj wydał płytę, więc dzisiaj nie może przyjechać, bo jakieś ma ruchy promocyjne, więc czarnego synka brak dzisiaj, no ale... Ale będzie dobrze. Wiemy. Powiedz jeszcze, Kuba, śledzisz to, co dzieje się na polskim rynku? Tak z perspektywy, jak to wygląda? Patrzę, wszystkiego słucham, szukam. Mówię, no tendencja jest wielka, wszyscy chcą nagle być gwiazdą i zrobić przebój. To jest taka gorsza tendencja. Myśmy bardzo kiedyś pracowali na tym, żeby dobrze grać i dobrze tworzyć, a pojawiał się przebój. A dzisiaj wszyscy pracują nad tym, żeby się pojawiła piosenka do radia albo do telewizji, żeby zaistnieć. To jest taka zła tendencja. To tylko Lica tego nie robi, a reszta to wiesz. W takim razie, Kuba, życzymy Tobie, żebyś po prostu nagrywał swoje gitarowe utwory, a żeby one przy okazji się też jeszcze stawały przebojami. Tak się staram, jak widać po latach. Fabryka Zespołów, Kuba Płucisz. Pozdrawiam. Bez przyjaciół, ale za chwilę z przyjaciółmi na scenie. Dzięki bardzo. Dziękuję.